Dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję organizatorom, panu doktorowi Darkowi Pułaskiemu za zaproszenie i jednocześnie za wprowadzenie w temat niezwykle trudny, który oczywiście może być bardzo prosto tutaj Państwu przedstawiony, ale no, prosi się przez chwilę zatrzymać trochę nad rzeczami, powiedzmy sobie szczerze, podstawowymi w tym zakresie. Państwo jesteście źródłem społecznej wiedzy o tym, co się dzieje. Takie tak na dobrą sprawę w tym zakresie oczywiście, w zakresie szczepień ochronnych, w zakresie tych ruchów, o których dzisiaj była mowa. I na dobrą sprawę chciałbym powiedzieć, że istotną rzeczą jest, żeby ta wiedza była precyzyjna, żebyśmy byli uzbrojeni w tą wiedzę możliwie jak najlepiej. Temu chciałbym także poświęcić ten krótki wykład, zapraszając Państwa do kontaktu ze swoją skromną osobą w tym zakresie. Numer telefonu jest pod kontakt KLRWP i o KLRWP, Kolegium Lekarzy Rodziny w Polsce, chciałbym tutaj jedno zdanie powiedzieć prywatnie, jeżeli Pan Doktor pozwoli. Mianowicie 9 czerwca w Łodzi odbywa się doroczny Kongres Medycyny Rodzinnej, na którym to właśnie będziemy bardzo dużo mówili na temat szczepień ochronnych i tego wszystkiego, co się dzieje. Będzie obecny pan minister Pikas. Jeżeli Państwo byście pisali o tym, a liczymy bardzo, bardzo na to, wszyscy na to ogromnie liczymy, to do tego kontaktu ze mną bardzo Państwa zachęcę. Chciałbym, żebyście Państwo wzięli taki dosyć duży oddech i wrócimy, rozpoczniemy od jaj. Chciałbym, żebyśmy sobie poświęcili przez fragment ten wykład w części bardzo, bardzo teoretycznej, a później wrócili do jednego konkretu. Możemy oczywiście o chorobach wirusowych powiedzieć na 100 versus bakteryjnych na 100 różnych sposobów. Możemy sprowadzić to do bardzo prostego schematu o to, że no, ta wirusowa to taka zwykle trochę łagodniejsza, ta bakteryjna to taka trochę bardziej poważniejsza i na tą się nic nie dajemy, albo objawowo leczymy, a na tą to tylko antybiotyk i tak. No, ale no, sprowadzimy to do rzeczy tak prostych, że w tym gronie oczywiście nie wypada tego powtarzać. Proszę Państwa, zakażenie, infekcja, wtargnięcie do organizmu drobnoustrojów chorobowych, ich namnażanie, w celu wywołania choroby muszą one pokonać naszą odporność. Jeżeli wrota zakażenia znajdują się bardzo blisko tego miejsca, tego wniknięcia, no to miejsca występowania infekcji, to mówimy oczywiście o zakażeniu miejscowym. Jeżeli gdzieś towarzyszą objawy ogólnoustrojowe reakcji zapalnej, mówimy oczywiście o sepsie. I to jedna rzecz, na którą chcielibyśmy zwrócić uwagę, myślę. W odczuciu społecznym sepsa przez ostatnie 150 lat, a na pewno 30, kojarzyła się nam się tylko z reakcją meningokoku na nasz organizm, taką uogólnioną reakcją meningokokową. Jak Państwo wiecie, to jest oczywiście nieprawda i to usłyszeliście dosłownie dwie minuty temu. Najwięcej dotyczy pneumokoków i inwazyjnej choroby pneumokokowej. Co to jest choroba zakaźna? To taki zespół objawów, który jest związany z uszkodzeniem lub zmienioną czynnością tkanek w wyniku działania czynnika biologicznego albo wytworzonych przez niego substancji. Odnosi się to tak powszechnie i tradycyjnie oczywiście do wirusów, bakterii, do grzybów także, o których oczywiście tutaj nie będziemy mówić, natomiast choroby powodowane przez pasożyty, pierwotniaki, organizmy wielokomórkowe, to parazytozy. Choroba zaraźliwa. Co to takiego? To już bardzo rzadko jest takie sformułowanie w ogóle w literaturze. To choroba zakaźna, która może być przeniesiona z człowieka lub zwierzęcia na drugiego człowieka lub zwierzę bezpośrednio lub pośrednio przez wektory. To, co nazywamy inokulum, to jest liczba drobnoustrojów, które warunkują rozwój zakażenia. Też, proszę Państwa, dwa takie terminy. Może kiedyś, jak będziecie pisać o tym, zajrzycie do tego.
co to jest eradykacja i co to jest eliminacja. To są dwa pojęcia, które się też naprzemiennie stosuje. Oczywiście eradykacja jest trochę takim większym pojęciem i oznacza całkowite zwalczenie. Albo całkowite zwalczenie tej choroby patogenu na całym świecie lub usunięcie danego czynnika biologicznego z konkretnego organizmu ludzkiego. Eliminacja to nie jest to samo i no, wirus HBV jest tutaj tego przykładem. Zakażenia są w końcu, mogą być oczywiście podkliniczne, bezobjawowe, utajone, mogą być latentne, kiedy pomimo zakażenia patogen się nie namnaża w komórkach gospodarza, jest zapisana informacja genetyczna o tym patogenie i w przypadkach określonych on się oczywiście u nas ujawni. Takim klasycznym przykładem jest oczywiście herpes wirus varicella zoster. Zakażenia mogą być w końcu poronne, czyli o takim bardzo łagodnym, krótkotrwałym przebiegu, miejscowe, uogólnione. Z uwagi na tkankę gospodarza mogą być pokarmowe, oddechowe, to są rzeczy oczywiste. Ale mogą być także z uwagi na miejsce przebywania osób zakażonych wewnątrzszpitalne, mieszane. Możemy się nabawić i drogą kropelkową, i drogą powietrzną, bo to też jest co innego. Mogą być w końcu oportunistyczne, czyli wywołane przez patogen, który nie może wywołać takiej reakcji zakażenia u osób immunokompetentnych, czyli cudzysłów oczywiście odpornych. Z tym łączą się oczywiście zakażenia endogenne, czyli taką florą rezydentną, bytującą. Zakażenia mogą być w końcu przetrwałe, przewlekłe w czasie, gdzie dochodzi do stałego namnażania się patogenów, jak w przypadku HZWC czy w przypadku HIV. Zaraźliwość. Też termin już nie używany, to taka możliwość przeniesienia lub przekazania patogenu z jednego rezerwuaru do organizmu nowego gospodarza. Nadkażenia, czyli superinfekcje. Reinfekcja, czyli ponowne zakażenie tym samym patogenem pozostrowym. Czynnik biologiczny w zależności od zdolności wywołania objawów chorobowych jest albo patogenem pierwotnym, czyli zawsze chorobotwórczym, albo jest florą fizjologiczną, albo jest tą florą oportunistyczną. I tutaj chciałbym Państwu pokazać takie trzy ważne definicje, też które się mogą Państwu przydać. Zakaźność, liczba osobników zakażonych na liczba osobników narażonych na zakażenie. To logiczna rzecz, ważna z punktu widzenia epidemiologii. Patogeniczność, czyli liczba osobników chorych do liczby osobników zakażonych oraz zjadliwość, czyli ta liczba przypadków o ciężkim przebiegu, także kończących się zgonem do liczby wszystkich przypadków zachorowań. Co wpływa na postać i przebieg zakażenia? No oczywiście patogen, jego właściwości, jego tropizm, jego cytotoksyczność. Gospodarz oczywiście. Czujemy, że to jest przecież rzecz najistotniejsza, jego stan immunologiczny, czyli stan ograniczania jego zakażenia, ale również odpowiedź immunologiczna związana z odpowiedzią gospodarza, układ HLA, wszystkie czynniki genetyczne, anatomiczne, wiek, płeć, czynniki behawioralne, czyli wszystko to odżywianie, etc., etc. Miejsce wniknięcia patogenu, bakteria, często jest bez wybiórczego trofizmu. Przywołałem taką rzecz, której już na szczęście nie ma, albo może być używana jako broń biologiczna, czyli wąglik. No, mamy tą postać, jak Państwo pewnie wiecie, i płucną wąglika, i jelitową wąglika, i skórną wąglika. Niezależnie od... Nie ma tu wybiórczego trofizmu najczęściej w bakteriach. Jeśli chodzi o wirusy, ten tropizm jest. Takim charakterystycznym przykładem jest znowu HZWB, gdzie niezależnie od drogi nawet, która zostanie użyta, będziemy mieli tak i tak wirusowe zapalenie wątroby. Okres wylęgania może być, tak się przyjęło, krótki przy grypie, średni 21 dni, już mamy trochę dłużej, długi tygodnie, miesiące, na przykład Clostridium difficile od jego kolonizacji tej bakterii, a później podaniu antybiotyku do bardzo ciężkiej biegunki oraz bardzo długi, gdzie przewlekłe, stwardniejące zapalenie mózgu przy odrze, no jak wiecie Państwo, kończy się zgonem po 6-7 latach od zakażenia. Okres zakaźności, no cicielstwo przedchorobowe, chorobowe, niezwiązane z chorobą,
nosicielstwo czasowe, trwałe, łańcuch tych zakażeń, warunki transportu takiego patogenu, drogi przenoszenia. Proszę Państwa, wszystko to klinika i infekcji wirusowej, i infekcji bakteryjnej. W dużym stopniu. I infekcji wirusowej, i infekcji bakteryjnej. Wszystko to, co powyżej powiedzieliśmy, to tak ogromnie złożone czynniki wpływające na obraz tej infekcji. Wszystko, co powyżej powiedzieliśmy, daje taki swoisty, niepowtarzalny i unikatowy obraz tej choroby u każdego z nas. Każdy przychodzi do nas właśnie w tym momencie. Z tym ogromnym, zróżnicowanym stemplem tych wszystkich objawów. I my jako praktycy musimy sobie postawić na samym początku pytanie, przy wejściu do gabinetu, czy to jest infekcja wirusowa, czy to jest infekcja bakteryjna. I tylko podam Państwu jeden przykład z biliona możliwych kombinacji. Tylko dlatego, żebyśmy nie przedłużali, żeby nas tu nie wyrzucono, a przynajmniej nie. Proszę Państwa, prostą rzecz przeanalizujemy przez chwilkę. Prostą rzecz, jaką jest ostre zapalenie gardła i migdałów, czyli angina. Z jednej strony może być ona wywołana zakażeniem, zarówno wirusowym, jak i bakteryjnym, ale także podrażnieniem, co wszystkim mówiącym rzecznikom prasowym się często nawet zdarzy. Popatrzmy na etiologię tych dwóch rzeczy, które będą przykładem, przynajmniej jak próbujemy odróżnić te infekcje i jakie mamy ciągłe dylematy w gabinecie. Etiologia po jednej stronie to jest oczywiście pasierkowiec beta-hemolizujący typu A, a po drugiej stronie są liczne przy chorobie przeziębieniowej wirusy, jest ich, tak jak wiecie, ponad 200 typów i to są głównie rynowirusy, koronawirusy, RSV, koksaki i tak dalej, i tak dalej. Jaki mamy obraz kliniczny? Ból podczas połykania przy infekcji wirusowej jest, ale przy infekcji bakteryjnej jest większy. Ból głowy jest tu i tu, pewnie najczęściej jest większy przy infekcji bakteryjnej i najczęściej jest taki troszeczkę, proszę Państwa, pewnie związany także z wyższą temperaturą, choć nie zawsze taka temperatura występuje. Bóle brzucha, nudności są najczęściej u dzieci, głównie u dzieci i zdecydowanie częściej, ale też występują w jednym i drugim przypadku. Częściej są jednak w przypadku infekcji bakterii. Bóle kostno-stawowe są raczej w przypadku infekcji wirusowej, a rzadziej w przypadku infekcji bakteryjnej. Gorączka jest i tu najczęściej powyżej 38 stopni, ale raczej około 40 w przypadku anginy bakteryjnej. Zapalenie spojówek, no dosyć charakterystyczne, raczej adenowirus i oczywiście w związku z tym po tej lewej stronie wirusowej. Po prawej bardzo rzadko albo wcale wysiek czopny, czopy na migdał. I tu, tylko że tu dużo, dużo częściej, dużo, dużo większe w przypadku bakterii. Nieżyt nosa, kaszel, chrypka, bardzo często w przypadku infekcji wirusowej i bardzo rzadko, sporadycznie w przypadku infekcji bakteryjnej. Obrzucenia charakterystyczne dla tego jednego typu wirusa, w przypadku wirusa oczywiście. Taki objaw jak język malinowy. No, dużo częściej jednak w przypadku bakterii. Dużo częściej wysięk na migdałach taki krwistorodny, dużo częściej język obłożony. Powiększono węzły chłonne przednie w badaniu, częściej przy infekcji bakteryjnej, ale tylne przy infekcji wirusowej. Opiekunka i tu, ale częściej przy infekcji wirusowej i kaszel prawie nieobecny przy infekcji bakteryjnej. To jest ważne, to jest wszystko ważne, ale popatrzcie Państwo, wszędzie mieliśmy plusy, minusy i w zasadzie cały zestaw tych 20 objawów łączył się z jednym i drugim zakażeniem. Te niuanse musimy rozwiązać w ogromnym niedoczasie podstawowej opieki zdrowotnej. Niedoczasie przyjmowania 50 czy 70 pacjentów. Co robimy, jak nie mamy innych narzędzi? To jest cały zestaw różnych narzędzi klinicznych, bardzo praktycznych, które są w naszym użyciu po to tylko, żeby postawić możliwie jak najbardziej precyzyjne rozpoznanie najmniejszą liczbą narzędzi, bo tych narzędzi, jak na końcu Państwu powiem, nie ma.
Jeżeli temperatura jest powyżej, jest skala Senhora, która nam mówi o tym i liczymy sobie ją. Wysoka temperatura, nie występuje kaszel, jeden punkt, powiększone węzły przednie, wysięg na migdałkach, jeden punkt. Wiek, który też różnicuje, bo powyżej 45 roku życia, bardzo rzadko ten obraz będzie infekcją związaną z bakterią. I mamy w związku z tym pewne postępowania. Oczywiście one też są, jak Państwo widzicie, w pewnym zakresie. Jeżeli będziemy mieli w tej skali 0 punktów, to możemy powiedzieć z całą odpowiedzialnością, przynajmniej do pewnego momentu, na ten stan, w którym ten chory wszedł do naszego gabinetu, na ten stan diagnostyka bakteriologiczna nie jest potrzebna. Natomiast między 2 a 4 zaczynają się już różne niuanse. Jeżeli te objawy są nasilone, to ten antybiotyk pacjent dostanie. Jeżeli one nie są nasilone, to zlecamy dopiero po wymazać poślizg. Proszę Państwa, króciusieńki przegląd tej diagnostyki zakażeń bakterii. Badania mikroskopowe, hodowla, wykrywanie antygenów, immunofluorescencja, również te immunoenzymatyczne testy ELISA, wykrywanie przeciwciał, metody molekularne, metody ocena lekowrażliwości i diagnostyka zakażeń wirusowych. Od bardzo skomplikowanych i niedostępnych, w zasadzie żadne z tych nie są dostępne w praktyce lekarza rodzinnego w kontrakcie z płatnikiem publicznym. My się musimy właśnie dlatego posiłkować takimi oto klinicznymi objawami, ale równocześnie pośrednimi metodami analiz, które są powszechnie stosowane, typu morfologia, OB, CRP i tak dalej, i tak dalej. Proszę zobaczyć, jak dużo możliwości by było. I są one, ale nie na etapie lekarza rodzinnego, który chciałby chociaż część z nich mieć w gabinecie, również nie tylko pracując w jakiejś bardzo potężnej sieciowej korporacji, która mu na coś takiego pozwoli. Bardzo Państwu dziękuję.